Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się w nowym domu. Wiesz, Adam, że to jest nowy dom, nowy, bardzo świeży dom, którego oni nie znają i wpadłem na zajebisty, ale to zajebisty pomysł, Adam. No, na jaki pomysł? Chciałem to zrobić wcześniej, na rezydencji chciałem to zrobić w domu w Szczecinie, ale po prostu nie dałoby się zrobić tego tak perfekcyjnie jak tutaj. Ten dom cały skrzypi, ten dom jest z drewna, no i wiesz, no jest takie troszeczkę creepy, jakby nie patrzeć. Jest tutaj klimatycznie, jest tutaj tak fajny klimat, ale mimo wszystko jest tutaj tak troszeczkę strasznie. Jest strasznie, bo jesteśmy w środku lasu, stary. To jest, dlatego jest strasznie. To jest dodatkowy punkt. A co jakby wkręcić im, że chata jest nawiedzona? Że chata jest nawiedzona? Tak. No, myślę, żeby łatwo łyknęli takie coś. Tylko posłuchaj, punkt kulminacyjny musi być dopiero w momencie, w którym oni zasną. Ale najpierw dać im jakieś pobudki do tego, żeby tak myśleli, rozumiesz? Okay. Czyli musimy zrobić tak, żeby oni myśleli, że dom jest nawiedzony, ale nie dawać im pełnego potwierdzenia. Dopiero jak oni zasną i dopiero jak będą w transie, no to po prostu wtedy łatwiej będzie ich splankować. Czyli no na razie dać pobudki, a potem pojechać z koksem. Ale już uszykowałeś cały plan? Już mam uszykowany praktycznie cały plan. W razie czego będziemy modernizować. Jeżeli ktoś się domyśli, to po prostu wciągniemy go do naszego planu. Aha, no dobra, jeżeli jakaś dobra. Osoba się domyśli, na przykład dreniarz się domyśli, push barber, czy ktokolwiek się domyśli z naszego składu, to po prostu wciągniemy go w plan i będziemy razem z nim prankować. No, no bo na pewno to się zorientuje, bo wydaje mi się, że idealnie tego nie zrobimy, stary. Znaczy, byśmy mogli to zrobić idealnie, jakbyśmy się postarali, ale... Dobra, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jakiś na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce, bo tak, jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. My już realizujemy nasz plan powolutku, 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 aż uchodzimy z całą siłą. Zapraszam. Ty, stary, stary, słyszeliście przed chwilą takie drapanie w ścianach? Do domu. Co? Czego chcesz? Słyszałeś drapanie w ścianę? Drapanie? No drapanie w ścianę, przed chwilą byłem w pokoju i słyszałem, jakby coś mi drapało w ścianę. No psy biegają jakieś, tak? Nie, tutaj. Nie, właśnie psów nie było w moim pokoju. Jak nie? No przecież cały czas hałasują tutaj. Ale to... tu przychodzą, tutaj coś podrapią. Ale nie słyszeliście nic dziwnego? Mi się wydaje właśnie, że jakby coś tak, nie wiem, jakieś zwierzę drapało. Ale nie czujecie takiej dziwnej aury w tym domu? Weź, dziwnej aury, zawsze czujecie jakąś dziwną, niestworzoną aurę. No bo jest, stary, ja się w nocy budziłem co chwilę, no. Budziłem się co chwilę, bez powodu. No jesteś pierwszą noc tutaj, to będzie w nowym miejscu. Stary, ty jeszcze tutaj nie nocowałeś, więc nie wiesz, o czym mówisz, więc po co się w ogóle udzielasz? Ja patrzyłem, no bo jak śpisz w nowym miejscu jedną noc, to może być trochę inaczej, tak? No dobrze, ale my jesteśmy stary na kompletnym wypizdowiu i wokół nas w tych wszystkich domach nie ma ludzi. Patrzyłem, chodziłem i patrzyłem. Trener, co ty o tym sądzisz? No powiem ci, że to jest dosyć interesujące, bo budzę się o 9 i jakieś pukanie słyszę. Halo! Pukanie, to był push barber dzisiaj. Nie ma w ogóle, co ty gadasz? Nie ma nikogo, tak. Właśnie, to jest dziwne, jesteśmy kompletnie sami na tym wypizdowiu, stary. To jest, nie czujesz czegoś takiego w sobie, jakby się coś miało wydarzyć. Ale my na wiosce też to. Ale nieraz jest coś takiego, że masz przeczucie, że coś by się wydarzyło. Stary, ty masz te modlitwy jakieś, weź pochodź po domu, tam pomódl się za to wszystko, zobacz, sprawdź aurę. Dobra, oni sobie ja robię, stary. Mamy wodę święconą. Dobra, chodź sobie. Jaką wodę święconą, stary? Stary, tutaj kościół jest w pobliżu, nie wiem, 100 km. I dziwnym trafem wszędzie są łapacze duchów, w każdym pokoju. Ale pomodlimy się. Ale właśnie, dlaczego? To są łapacze snów. Ale do świętego Jerzego się pomodlimy. Ale dlaczego to są łapacze snów? Dobra, ale na czym w ogóle polega łapacz snów, Adam? No nie wiem dokładnie, no. Na łapanie snów. Za 10 minut wszyscy na dole pomodlimy się, wszyscy, żeby wypędzić tutaj. Dobra, oni sobie jaja robią, stary, to jest bez sensu. Się za stary, nie róbcie sobie jaj. Ale co ty na mnie naskakujesz, stary? Nie róbcie sobie jaj, bo my serio mówimy, że słyszeliśmy drapania, wy robicie sobie z nas jaja. Nie widzę, że ty jesteś osrany. Oni są osrane, straszne. Słyszę drapanie, boisz się? Dredziarz dopiero jest tu. Żałosne, Dredziarz, żałosne. Zauważyłeś to, stary, czy nie? No, co zauważyłem? Popatrz. Przypatrz się. No, i co dalej? Nitka, słuchaj, nitka, chodź, chodź, Adam. Nitka prowadzi na żaluzję. A jak tutaj pociągnę, coś odsłoni? Tak, ale musimy to zrobić tak, żeby ktoś został sam, rozumiesz? Na przykład karzełek, bo karzełek leży tam. Musi zostać sam, rozumiesz? Ale to powinien być po prostu puszczony, że i tam może by poszli na dwór. Tu jest końcówka, stary. Pociągnę. Czy ty, że to zasłoniłeś tutaj? Nieważne, jest więcej takiej rzeczy. Wiecie, to zasłoń z powrotem. Przez trzy panie, nie zobaczmy. Dobra, stary, trzeba odciągnąć uwagę jakoś ich. No to ja powiem, żeby poszli do auta po coś. Idź powiedzieć, żeby poszli do auta, wrócisz tutaj, ja pójdę do karzełka, będę nagrywać karzełka, pociągniesz. Dobra, no to czekaj chwilę, minuta, jestem z powrotem. Daj, chłopaki. Co tam, karzełek? Nic, chyba ci też CBD. CBD? Co jest, k***a? Widziałaś tu białkę? No właśnie. Czemu tam? Jak to się... Ty głupi jesteś, co ty robisz? Ale to jest nieotwieralne okno, czy...
Nie, no otwieralne, to może nie, to może przeciąg. Co to, jaki przeciąg? Ale to było chyba otwarte. Co się stało? To mnie to poszło. Przesunęło się gościu. Co się stało? Nie, wydawało się. Wkręcacie mnie, czy co? Co się stało? Nie, no wydaje mi się, że ten, że przeciąg. Przesunęła się zasłona. Sama się przesunęła? No, zasłona się przesunęła. Czemu jest rozsunięta? Były nie, no stary, sama zasłona by się nie zasunęła, no to na pewno nie. Odsłonęła się, nie zasłonęła. Odsłonęła się. Dobra, stary, nie. Kręcasz jakieś fazy głupie, nie? Nie. Była kręcasz fazy, przestań kręcać fazy, bo się zdenerwuje każdy. Mówię ci, że wiatr zabija. A ty słuchaj. Okej, to jest fakt, że mówiliśmy, że coś się nie tak i nagle teraz mówisz takie rzeczy. A za mu się odsłoniło, ja swoją ręką, kanałem przesunęłem. Wszystko jest okej, przecież dobra. Adam, oni jeszcze nie znają rozłożenia tego domu. Tam to wyszło, powiem ci, idealnie. Dawaj, bierz tą lampę, przykładamy ją tutaj, podepniemy linkę pod nią i ten, kto pierwszy wejdzie do toalety, ta lampa się po prostu wywróci. Pociągniemy linkę. Okej, okay, my pociągniemy czy pociągniemy sam drzwiami? Nie, my pociągniemy. Jak już będzie ktoś siedzieć na kibelku. Dobra, no to będzie śmieszne. Tylko kamera jest w środku. Myślisz, żeby kamerę... Zablurujemy. Nie, ale reakcję tylko, żebyśmy mieli. Zablurujemy. Ale żeby była reakcja. Mówię ci. Jak? Jest dobrze. Jak ktoś usiądzie, to powoli zaczniemy kręcić, bujać. Strasznie to wygląda, stary. I nagle BUM! Pociągniemy. Stary, to tak strasznie wygląda, ja bym się obsrał. Wiesz, pociągniemy to się... Nie pociągnie właśnie. Ale stary, to nie, nawet nie musi się ten... Ale mam padem, wiem już co zrobimy. Owiniemy go po tej twardej rurki i jak pociągniemy to się przewróci. Stary, to weź się to jeszcze raz poruszy, to strasznie wygląda, stary. Strasznie to wygląda. Ja bym się... To może będziemy w samym tym, nie będziemy na tym palec, tylko tak. Ja bym się obstrał. Nie, bo zobaczą nitkę i musisz pociągnąć mocno. Bo ktoś musi wybiec, stary. Bo inaczej się zorientują. Trzeba będzie wokół tego twardego zaglądać. To nie jest jedna lampa, mówię ci. Jaką lampę przedstawił? Czy ta lampa tu stała, stary? Ona stała cały czas w cement. Czemu ty mi schizę dajesz? Pokaż mi, ty nie przesunęła. Skąd się przesunęła, no? Przed chwilą byliście wszyscy tacy fajni, że wszystko jest w porządku, tak? Tutaj stała. Nie ja... stała tu, stary. Ty stała, stała tutaj. Widziałem. Stała tu. Widziałem, chodziłem, miałem ją po a to przesunął sam, dobra. Nie, teraz sobie żarty będziecie robić, bo powiedzieliśmy, że coś zrobię posiada, nie? Zastańcie. No, nie wkręcaj fast. Nie wkręcaj siebie fast. Idź stąd. Nie wkręcaj siebie fast, bo mnie dezerwujesz, człowieku. No co ty chciałaś, Maciek, powiedzieć? Po co miałem włączyć kamerę? W tej chacie się dzieje coś dziwnego. Dobra, jemy, darujcie sobie może, co? Zjedzmy normalnie jedzenie. Wszystko jest przecież w porządku, tak? Po ścianach nic nie drapie, wszystko jest okej. Okay, tak? Ja mówiłem ci, że drapie po ścianach. Wcześniej mówiliście, że tam wszystko jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, jak trochę. A ty co, trener taki, siedzisz? Jakby ci... Nawet w jedzenie nie chcę wchodzić. Trener, nie przesadzaj, co ty, kurde, jakiś obsrani ty jesteś. Nie rozumiem tego. Ty ciągle jesteś. Ale w ogóle czemu wy się tak zachowujecie? Jak? Wy coś wkręcacie, czy co? No nie wkręcamy, no stary, każe mi włączać kamerę, to włączam kamerę, no. Nie patrz mnie, to nie? Stary, co jest z tobą? Jakbyś coś był tak? W łazience i byś ci się lampa przestawiła, to też byś był ciosą. Dobra, ja stąd idę w ogóle, idę zajarać. Nie chce mi się z wami jeść, przybywać, spędzać czasu. Co ty mówisz? Obrzydziło mnie. Nie, to... No bawisz mi? Co powiem? O lampę chodzi, o co chodzi, czemu... No mówię do ciebie. Nieważne, Wielka, wymyślają, żeby cię przestraszyć. Co się stało? Szklanka się zbiła. Jak szklanka się zbiła? Jak się sama zbiła? Jak sama szklanka się zbiła? No bez przesady. No nie wiem. I co, wy wszyscy będziecie teraz nas kręcać, tak? Co to się dzieje? Rozmowa z nim. Pewnie... Nie wiem. Pewnie sama wpłynęła, nawet nie zauważyłam spadła, może jak ja źle położyłam, nie wiem. Patrz, Wielka, ty Bilka nie chce się przyznać, że zbiła szklankę. Ona nieświadomie nam pomaga. Ona nieświadomie nam pomaga, bo oni się przestraszyli naprawdę. Bo nikt nie widział, kto zbił szklankę. Gdyby się przyznała, powiedziała, że to ja zbiłam, było wszystko okej. Okay. Teraz myślą, wszyscy myślą, że coś jest nie tak z tym domem już. Ty stary, kredziarz pali. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Zamknijmy go. Tak, zamknij go. Jeszcze tylko, żeby nie usłyszał tego. Postaram się. Innego zapałem do góry, żeby było na kogoś innego. Żeby... Widział ktoś kredziarza? Nie, ten. Pan jest implanta przed chwilą. Bo na górze? Na górze wyglądał. Na górę? No, ale może pójść na górę. Zaraz jedę.
To chodź. Znaczy ja zostanę, nie? No, nie, no. Michał, nie chodź tutaj to szkło? Szkło. No nie. Ma mogę też wszystko rzeć? No możesz. Dobra, chodź Adam, zobaczymy. Poszedł tam? Poszedł, co się poza. To co to robisz? To ty mnie zamknąłeś, czy kto? Spokój. Wszystko co? Nie wchodzimy chyba tam, co? Nie, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Wchodzimy, że słyszeliśmy krzyki. Ty co się dzieje? Co się dzieje? On mówi na mnie, że tam ci się wzięło. Nabram ci się wzięło. Ha, ha, ale zabawnie jest. Ale w tym jest śmiesz. On ma się za premię, nie? On ma się za premię. Co? O co chodzi? Ale co z klauny? No co z klauny? My mnie dopiero to przyszliśmy. Nie, ja robię, kurde, stare krzyki, no. O co chodzi? Kto mnie zamyka? Wbijam się do pokoju, do gleziarza tam. Ja mówię, o czemu mnie zamykasz, stary? No otworzyłeś mi, tak? No zaraz, no zamknął się tam na balkonie. No co byś pomyślał na moim miejscu? Wychodzę, chcę wyjść i stolisz tutaj. Stolisz w tym miejscu. Pytają się, gdzie jesteś ty. Mówię, paliliśmy blata do tarasie. Wchodzę, patrzę, ty... Zamknęliście mnie? Nie. Tak my dopiero co przyszliśmy się, pytaliście. Ale staliście tutaj, jak wchodziłem. Widzieliście, ale my poszliśmy przecież zjeść, mimo wszystko na dół jeszcze. Zapytaj się jej. Chore rzeczy się tu dzieją w tym domu. A chore, jakieś cyrki. Wy jesteście sami chorzy. To jest chore wszystko, co się dzieje. Nie, nie. Ja o co tu chodzi, bo nie. Po co on się tam zwraca na balkonie? Co wy jaja robicie, co pranka robicie, stary? Weź tą kamerę, stary, bo to przepałowe jest, przecież widać, że nagrywasz, stary. Jaki może być sens, że ja wejdę, stary, sobie tutaj, patrzę, a tu on jest za mnie na balkonie, a ty z kamerą idziesz, na kurde, niby bez przepału, że sobie niesiesz ręku, a jednak nagrywasz, no stary, no weź to jakoś lub tak mądrzej, żebyś nie robił przepału, bo to widać. A co, wy pranka robicie? No dobra, no robimy pranka, no. Stary, elegancko. Ale nikomu nie mów. Dobra, no to ja wam pomogę. Pomożesz nasz. Stary, ja jestem królem pranków. Tak, królem pranków. Jak Marcin Dubiel na polskim YouTubie. Tak, no bo ci uwierzę. Dobra, trzeba, jeszcze wiolkę trzeba i zaczynamy nasz plan, jak zasną. Wiolka mi się wydaje, że to tak ołyknie. Tak o. Ona zrzuciła tą szklankę na kogoś. To teraz może zróbmy coś znowu ze szklanką, tylko żeby ona już miała schizę. Ty nie wiesz, jak to zrobić, nie? Ja wiem. Ja wiem, że to jest bez sensu, co my w tym momencie robimy wszyscy. Nie, to jest właśnie, ma największy sens, stary. Weź to na środek. No, i to pęknie mimo wszystko i będzie nie. Tak, stary, pęknie mimo wszystko, ale urwie się, jak pociągniesz jeszcze raz. Czego nie rozumiesz? To spadnie, pęknie, rozumiesz? Dobry, nie masz pewności, że pęknie. Dlatego ty tutaj jesteś szefem. Mam pewność, że pęknie. Stary, jeszcze pęknie, pęknie na kawałki. Poczekaj, to ja to zrobiłam tutaj dobrze. Nie, właśnie jak właśnie jak najbardziej cienko. Chodzi o to, żeby było najbardziej cienko, pęknie to, pociągniesz drugi raz. I wtedy i nitka zniknie. Co tam, Wiolka, robisz? Nic, piszę. Z kim piszesz? No weź pokaż. No jak z nikim, Wioluś, pokaż. No pokaż, z kim piszesz. Nie, nie musisz o wszystkim wiedzieć i o każdym. No pokaż. Nie. No pokaż, Wiolka. Co ty dzisiaj nagrywasz, proszę bardzo? Ja co dzisiaj co nagrywam? Vloga. Vloga nagrywam. Aha, dobra, vloga, czyli nie vloga, rozumiem. Bo te nasze vlogi to nigdy nie są vlogi. No zawsze są vlogi. Nie. Dobra, pokaż lepiej, co piszesz. Pokaż, co i z kim piszesz. Co planujesz? Nieważne. No pokaż. Powiedz mi, co planujesz. No pokaż, Wiolka. Co to za film? Co i z kim piszesz? Co oszukujesz znowu? Co kłamiesz? Co knujesz? Nic nie knuję. Mów. Nic nie knuję. Myślisz, że cię nie znam? Dobra, Wiolka, daj spokój. Daj spokój, serio. Słuchaj, ja znam te twoje vlogi i za każdym razem... Dobra. Znowu coś zbiłaś? Zbiłaś teraz znowu? Ale ja tutaj jestem! Normalnie. Drugi raz? Co się stało? Zbiła znowu pewnie coś. Co ty robisz w ogóle? Nie wiem, że położyłam chyba i po prostu spadło. Ale co spadło? No, klisze, ale skąd mi się to wzięło? Ej, ale i tylko robisz sobie roboty, wiesz, szczerze. No, robisz sam, ale sama sobie bo robisz... Bo nie chce się to sprzątać. Ale jak ten kliszek się stał? Nie wiem, pewnie go wyciągnęłam i spadło. Kto puka? Kurde! Co ty robisz? Jak jesteś w tarasie? Kto mi zamknął drzwi? Co ty robisz? Co ty robisz? A czemu ty nie byłeś na tarasie? Byłem na tarasie. No przecież był na tarasie! Nie byłeś na tarasie! Kto za mną drzwi mu od tarasu? Ja nagrywasz to. Kto za mną mu drzwi od tarasu? Bo właśnie chcę pokazać, kto sobie robi jaja z nas! Widziałam, gdzie tutaj nie siedziałeś na żadnym tarasie! Podejrzany. A ty gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Ty, nie wiem, stary, w łazience byłem, ona krzyczy, stary, kupę robiłem. No chodź zobacz, jak śmierdzi, no chodź ze mną, no chodź. Nie, no ta, nie wierzysz mi, no to chodź zobacz, jak śmierdzi. Stary, co się dzieje? Stary, ja srałem przed chwilą, stary. Wiolka, położyłaś kieliszek i znowu się nie chcesz przyznać, tak? Ale no mówię,
że chyba tak położyłam, ale nie pamiętam, mam tyle razy, co mam ci powiedzieć. No a ty czemu wkręcasz, że no ktoś cię zamknął? Nikt cię nie zamknął! Ale jesteś debilem! Przyjebany jesteście wszyscy. Ty jesteś właśnie przyjebany, chyba że ktoś coś tam cię zamknął, nikt cię tam nie zamknął, bo nikogo co? Tam nie było. Ty też, nie wiem, co tu się dzieje, czy kieliszek jest bity, czy co on robi? Znowu! I znowu mam sprzątanie! Ten nie wie, co chodzi, ona zapomina, jak ten nie wie, co się dzieje. I pewnie zgbiła ręką, kurde, położyłam. Jestem na depresję. Nie byłem na tarasie, wcale nie przekroczyłem drzwi. Byłem na tarasie, kurde, i pukałem, żebyście mi otworzyli chyba. Rafał, wszystko ok? Mam kolejny świetny pomysł. Słuchajcie, z racji tego, że najbardziej wydylany ze wszystkich jest Lener i on wierzy w Boga, w demon, we wszystko. No, my też wierzymy. Ja niestety jestem ateistą, no, i się nie boję. Aczkolwiek, no, my tolerujemy na wszystko. Aczkolwiek mam świetny pomysł. Okay. Pójdziemy teraz do pokoju trenera, no. Przywiążemy kołdrę. No, a on w sumie pierwszy odpada, to jest dobry pomysł, bo on pierwszy idzie spać. On pierwszy chodzi spać. To wszyscy wiemy. Końcówkę kołdrę nicią, przełożymy za drzwi, on pójdzie spać, ukryjemy gdzieś kamerę i jak będzie stary, spał, ale jak ukryjemy kamerę, jak światło będzie? Jakie światło będzie? Nie będzie żadnego światła, stary. No kto widzą? Jaki noktowizor? Nie mam takiego, nie mam takich sprzętów. Ale to fajnie akcentuje. Noktowizor. Ale w sumie może mu zasugerować, żeby szedł spać z tym, ze światłem. Że wtedy demon nie. Zasugeruj mu to. Mu właśnie, żeby widział dokładnie, czy coś się nie poruszy, czy ten... Właśnie, żeby obserwował, czy nie trzeba wezwać egzorcysty. Albo powiem, żeby nie było, że gada farmazony, to położymy kamerę. O! Żeby, przecież mówię, że się rusza, to dawaj położymy kamerę, zobaczymy, czy przez noc się coś ruszy, jak jesteś tak dobra. Ty jesteś geniuszem, pewnie. No to jest najlepsze rozwiązanie. Bo on to łyknie. Trenero, my też uważamy, że w tym domu się dzieje coś dziwnego. Jest coś nie tak, słuchaj, myślę, że masz rację, bo widziałem, że coś tu się dzieje dzisiaj nienormalnego, więc mamy taką propozycję dla ciebie. Ale myślimy. Ale powiedz mi, czemu ty mi składasz propozycję, jak niedawno byłeś obstany? Słuchaj, no chcę ci pomóc. Nie, dobra, chcemy ci pomóc, bo my też uważamy... sobie pomóżcie. No dobrze, no to właśnie chcemy sobie również pomóc. Dlatego chcemy sprawdzić, co się dzieje. Myślimy, żeby wezwać egzorcystę, dlatego słuchaj, że na ciebie to najbardziej działa, bo jesteś najbardziej wierzącym. Planujemy położyć u ciebie w rogu pokoju kamerę i ty śpi przy włączonym świetle. Jeśli się coś stanie, żebyśmy mieli to nagrane. No i czemu akurat mnie chcecie? No bo ty jesteś najbardziej wierzący. I najbardziej to na ciebie działa. I najbardziej to widzisz. My tylko słyszymy jakieś zapanie po ścianie. A to mi lampa się ruszyła, rozumiesz? Lampa się ruszyła. Wiesz, o co chodzi? Sam nie wiem, bo później mogę mieć traumę do końca życia. Ale jaką traumę? To i tak będzie nagrane. Od razu wybiegasz do jak będziesz sam, jak tego nie nagramy, to nie będziemy mieli wiedzieć dowodów żadnego. A teraz to będzie wszystko nagrane i pokażemy to egzorcyście i pomoże nam. Ja chcę wrócić na święta do domu. No wrócisz, stary. Ale trzeba pomóc. Jeśli ten dom jest opętany, to trzeba wywołać. Trzeba te duchy wypędzić z tego domu, żeby po prostu... No on ma rację. To co? Pomożesz nam? No dobra, pomogę. Stary, ale nie bój się. Stary, on się naprawdę obsramy. Ale co to miało być w tym momencie? Przepraszam bardzo, co to było? Nie. Trener, nie martw się! Dobra, może lepiej tego nie komentować. No i co? Po pracy idę się kąpać, ale na dole, tutaj już do tej łazienki już nigdy nie wejdę. To stawcie kamerę, to jak ma być, ja jakoś to przeżyję, poświęcę się za was. Dobrze. Szanuję cię, jesteś bohaterem. Dobra, rozłożymy kamerę i... Będzie wszystko okej, okay, na pewno. Sprawdzimy, czy jest racja to, co ty tam widziałeś, nie? To macie nitkę? Ty, ale żeby on zawału nie dostał. Dobra, ja mam jeszcze lepszy pomysł w sumie. Ta nitka jest dobra, ale ta nitka może... Znaczy inaczej, na obydwóch rzeczach możemy wpaść, ale jak chcecie go naprawdę przestraszyć, to dawaj, niech ktoś się schowa pod łóżko. Ty! Ale to ty jesteś geniuszem. Coś tak dziwnie się czuję? Świetny pomysł, ale słuchaj, ja jestem trochę grubszy, nie zmieszę się. Ty się schowaj. A dawaj, ja tam, zobacz. Weźmy, złapiesz. No to zobacz. Nie rób tego, nie rób tego. Takim głosem, takim szeptem tak mówić na niego, że... No tak będę mówił. Idziemy do ciebie, Rafał. Ja się tu zmieszczę? No kurde, czekaj. O, jaki. On nie uwierzyłby, że się też tam na zamieścinie. Ty, poczekaj, to ja ci dam, nie. Dam ci kołdrę, Nie, koc normalnie, koc. Koc i kołdrę, koc. Weź się też masz, masz tutaj, złap to. No, w tym miejscu, masz. Nie będzie ci zwisało. My wchodzimy, zostawię kamerę. Ty, ale to jest takie super dla mnie. Czemu? Jakim razem mam czas czekać, aż to zaśnie, czy co? No musisz tak z 5 minut poczekać. Od włączenia kamery, od odłożenia się go. Stary, musisz poczekać. Rafał, chodź! No chodź, no nie bój się, Rafał. Serio, już zostawiliśmy kamerę, wszystko jest tak, jak powinno. 5 minut stoi tutaj przed drzwiami. No chodź, Rafał, chodź. Połóż się, kamera w razie czego jest ustawiona. Jakby coś się działo, od razu nas nie wołaj. Poczekaj chwilę, niech coś się wydarzy takiego paranormalnego i dopiero wtedy nas zawołasz. A my biegniemy ci z pomocy. A przyniesiecie mi wodę, chociażby Adam miał mi przynieść. Adam poszedł ten,
się przejść, bo gorąco. To ładnie mnie wszyscy wyscerpują, a ja tu będę płonął. On mówi, że mu tu gorąco jest, nie wiem o co chodzi. Nie. To co stary, połóż się do łóżeczka, jak będzie się coś działo, wołaj nas od razu, masz zapalone światło, także nic się tu nie stanie. Wybieramy ja tak powiem jeszcze na odchodne, gdybyśmy się już nie zobaczyli, żegnajcie. No weź, no na chodź, no nie trolluj. Nic się nie wydarzy najprawdopodobniej, ale w razie czego jakby miało coś się wydarzyć, potem jak się wydarzy po prostu wyjdź, okej? Nie wchodź, lepiej nie wchodź. Idź, idź, powiedz mu, idź, powiedz mu, powiedz mu, powiedz. Ty! Co tu jest? Co chcesz? Wyłaź, no wyłaź spod tego łóżka. Co tak to będzie? Ryja. Rafał, co z nim zrobiłeś? Co ty mu powiedziałeś? Nic z nim nie zrobiłem, stary. Co będzie stary? No jak? To zrobię jak w pokoju wyszedłem w momencie, kiedy on był na nowe. Ale ty nie musisz się tłumaczyć, tylko powiedzcie mi, co wy dzisiaj kombinujecie, bo... Powiedzieliście mu, że pójdzie zjeżdżca. Zastraszyliście go? Rafał. Nie! Rafał! Mi! A się przyjmujesz teraz, że brudzi? Dobra, odejdźcie od niego, bo przesadzacie, tak? Odejdźcie od niego, rozmawiajcie z nim, porozmawiamy, my go uspokoimy. No to no, wszyscy odejdźcie od niego, chodzicie ale za nim. Ale byłem zainteresowany, co się stało, co wy mu zrobiliście. Rafał, mamy do ciebie bardzo złą wiadomość, no. Nie możemy ci poradzić. Dobra, nie, dobra, idź, dredziarz stąd, idź. Ja stoję. Dobra, Rafał, chodź, pogadamy na osobności. Najlepiej na osobności. No najlepiej na osobności, dredziasty, najlepiej na osobności. Nie wiem jak wy. Ale ja stąd uciekam. Ja będę stąd w busie. Jak w busie będziesz? Bo stary. Rafał, w busie musi być jeszcze gorzej, my przynajmniej jesteśmy w domu, a w jak chcesz, to chodź może, chodź do mnie i do Maćka do pokoju, położysz się po prostu tam. Nie, nie. Moja noga nie powstanie w tej chacie już tutaj na pewno. Prześpij się w busie, co się stanie. Ogrzewanie działa. Co się wydarzyło, stary, co się wydarzyło? Dziękuję, odejdźcie. Stary, nawet nie chcę rozmawiać ze mną. Ty... Nie wiem, stary, ty, ale stary, ja tu nie będę. Ty nie przesadziłeś? Co? Nie przesadziliśmy, nie stary. Stary, może przesadziliśmy, ale prawie nas wydałeś, stary. Kurde, bo ja niepotrzebnie tam dodałem troszeczkę głosu, ja powiedziałem, że zaraz po ciebie przyjdziemy. Cóż, smutno mi teraz tego było do żony. Dobra, ale stary, prawie nas wydałeś, nie? Kurde, no, chodź szybko. Bo Kteziarz by się zorientował, Kteziarz by kazał pokazać nagranie, o co chodzi? Ale nie wydałem was, więc faktycznie będę bardziej uważał w przyszłości, ale was nie wydałem. Stary, chodź szybko, skończymy tego pranka, dobrze, i bo trener, co by on dzisiaj siedział w tym busie? Mordo, stary, będzie trzeba... Oni się tam kłócą, oni się tam kłócą normalnie. Ja. Za troszeczkę za daleko to zachodzi. I za grubo. Myślicie, żeby dalej tego nie kontynuować? Nie wiem, ale Wioli jeszcze bym zrobił jakiś prank. Widziałaś Wiolka? Co to było? Nie wiem, patrz, patrz co się dzieje z lampą. Patrz co się z lampą dzieje. Jezu Chryste, patrz co się z lampą dzieje. To nie jest normalne. To, Wiolka, to nie jest przeciąg. Okna są pozamykane. Okna są za... Ja stąd wychodzę, Wiolka. Ja wychodzę z tej chaty, nie? Ale dlaczego ona się rusza? A ta szafka? Co to ma być? To, nie, to ty? Nie, no jak ja? Aż przestała. Jezu Chryste. Boże, dobra, jedź, no proszę, jedź stąd. Dobra, może zaraz przestanie, poczekaj. Czekaj. Weź, nie wiem, jakąś zdrowaśkę odmów. Czekaj, ojcze nasz, który się z niebie święci imię twoje. Ale to kurczę! Ale co? Dobra, Wiolka, ja nie wiem, co mam robić. Co mam ci powiedzieć? Dobra, chodź, Wiolka, chodź. Stań w kuchni. Ja ogarnę, stań w kuchni. Ale co ty ogarniesz? Nie wiem, pójdę, idź, stań w kuchni. Ale nie zostawiaj mnie tu, proszę. Dobra, zostań, Wiolka. Nie, nie. Nie wiem. Lampa się rusza i to się jeszcze ruszało, szafka! Nie wiem, no
lampa się ruszyła, ale bez przesady. No może coś jest tutaj w tym domu, nie wiem. Dobra, Wielka, uspokój się, wszystko jest okej. Okay. Jak wszystko jest okej, jak się wszystko w tym domu rusza? A te szklanki? To w takim razie to chyba nie ja! Ja sobie może to pozorowam, że to ja! Nie wiem, ja stary wychodzę z tego domu. Dobra, zostańmy. Nie, no, nie przesadzaj. Dobra, nie, nie przesadzaj. Mnie tu! No nie, nie, nie! Nie. Co zostało? No, ona się to wszystko się rusza, ty no, to się dzieje, jak to nie do góry? Dobra, ja też idę do ciebie do pokoju. Nie, nie! Dobra, nie, zostaw! Nie, 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 dobra, Wielka, zostaw! Przestań! Nie, dobra. Ale co to jest? Dobra, Wielka, przestań. Nie, no idź do busa jak chcesz, idź do busa jak chcesz. Ale to się. No idź do busa. Ja. Ale co, chyba wyszło od drugiej, nie? Stary, udało się i ja bym to pociągnął dalej. Ale już w następnym odcinku, że nas opętało. I nie mówimy, że to prank był. Nie mówimy nikomu, że to był prank. Oni są poslizowani wszyscy. Nie wiem, od jutra zaczynamy opętanie. No to co, kończ odcinek. Jak mamy zakończyć, to dobra. Drodzy widzowie, dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się już jutro o 15:30 w kolejnym odcinku. Cześć.